Witam cię serdecznie, z tej strony Marcin. Kolejne zdania z cyklu Matematyki w pigułce, tak? Czyli szybkich, krótkich filmów tłumaczący jedno konkretne zagadnienie z matematyki. Zadanie jest następujące, czyli wytłumaczymy sobie wzorzec kłócącego mnożenia stopnia trzeciego, które na podstawie czasami się pojawiają na rozszerzeniu bardzo, bardzo często. Dobrze, lecimy. A plus b do potęgi trzeciej, wzór jest następujący: a do trzeciej plus 3 razy a kwadrat razy b, plus 3 razy a razy b kwadrat i plus b do potęgi trzeciej. Oczywiście zrobimy sobie to na przykładzie, bo na przykładzie się najlepiej uczy. Powiedzmy, że zamiast a plus b mamy x plus 5, czyli a jest x-em, b jest piąteczką. No i oczywiście podstawiamy. Zamiast a podstawiamy x-a do potęgi trzeciej, plus 3 jest przepisane. Zamiast a kwadrat pojawia się x kwadrat, zamiast b pojawia się piątka, plus 3 jest przepisane. Zamiast a pojawia się x i zamiast b kwadrat pojawia się 5 do kwadratu, no i jest plus b do trzeciej, czyli 5 do potęgi trzeciej. Oczywiście to wyrażenie możemy sobie jeszcze tutaj ładnie uprościć, czyli tak, x do trzeciej przepisane, 3 razy 5 to jest 15, razy x kwadrat to jest 15x kwadrat. Najpierw oczywiście wykonujemy potęgowanie, 5 do kwadratu to jest 25, razy 3, 75 i x przepisany oraz 5 do potęgi trzeciej to jest 125. No myślę, że tu kolory wszystko elegancko, ładnie tłumaczą, skąd się co bierze. Drugi wzór jest bardzo, bardzo podobny, tylko że zamiast a plus b mamy a minus b i teoretycznie te wszystkie liczby, czyli a do trzeciej, 3a kwadrat b, 3ab kwadrat i b do trzeciej jest takie samo, tylko się różnią znaki, że tu był plus, 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 a tu jest minus, plus i minus, ok? Aczkolwiek to zadanie zrobimy sobie na takim troszkę bardziej rozbudowanym przykładzie, czyli mamy 3x minus 2y do potęgi trzeciej. I to, co wiele osób robi, to tak, stosujemy. Zamiast a podstawiamy 3x, bierzemy do potęgi trzeciej i nie dorzucacie tutaj tego nawiasu. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli nie ma tego nawiasu, to do potęgi trzeciej jest tylko x podniesiony, a ma być cała liczba podniesiona. Czyli całe a, tak, do potęgi trzeciej, więc całe 3x mają być do potęgi trzeciej. Ok? Dobra. No i później mamy co? Minus 3 przepisane, a do kwadratu, więc znowu całe a do kwadratu, więc całe 3x w nawiasie do kwadratu, razy b, plus 3 razy a, czyli 3 razy 3x, plus b do kwadratu, czyli znowu całe b kwadrat jest podniesione, czyli 2y są do kwadratu podniesione, minus i tu znowu nawias 2y do potęgi trzeciej. Tak, myślę, że kolory wszystko ładnie tłumaczą. No i oczywiście tylko sobie później upraszczamy. 3 do potęgi trzeciej to jest 27 i x do trzeciej to jest x do trzeciej. Najpierw potęgowanie. 3 do kwadratu to jest 9, razy 3, 27 i razy ta dwójka, 54, oczywiście na minusie, tak? No i to zostanie x kwadrat, a z tej tutaj przepisany y. Plus, plus, najpierw do kwadratu. 2 do kwadratu to jest 4, 3 razy 3 to jest 9, 9 razy 4, 36 i teraz jest x, y kwadrat, tak? No i minus, 2 do potęgi trzeciej to jest 8, no i y do potęgi trzeciej to jest y do trzeciej. Ważne jest to, żebyście zamiast y, tutaj przy tym, czy też zamiast tego b, tu i tu, nie wpisywali tej liczby razem z tym znakiem. Zobaczcie, b jest niebieskie, a znak jest czarny. Więc wpisujemy tylko to, co jest na niebiesko, więc tylko same 2y, 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 a nie minus 2y. Bo jakbyście na przykład tu wpisali minus 2y, to by było minus razy minus 2y do trzeciej, czyli tak naprawdę dwa minusy koło siebie spowodowałyby, że tu by było plus 8y do trzeciej, a to by było źle. Jasne? Więc warto o tym pamiętać. Dobra, i zostały nam jeszcze dwa wzory. To są te wzory. Pierwszy to jest a do trzeciej plus b do trzeciej, drugi to jest a do trzeciej minus b do trzeciej. No i wzór na a do trzeciej plus b do trzeciej to jest a plus b razy a kwadrat minus a razy b plus b kwadrat. I znowu na przykładzie. Jeżeli mamy przykład w postaci 8x do trzeciej plus 2x do trzeciej, to najpierw musimy mieć tak, żeby mieć całe a do potęgi trzeciej, czyli nie 8x do trzeciej, czyli a nie jest 8xami, tu specjalnie zaznaczyłem to na zielono, pamiętajcie, to a nie jest 8xami, tylko zrobimy sobie, że zamiast tego x do trzeciej, 8x do trzeciej, powstaje 2x w nawiasie do potęgi trzeciej. Jasne? Ponieważ tutaj teoretycznie mógłbym dorysować te nawiasy, tak, żeby tu były jakieś liczby właśnie, całe wyrażenia, do potęgi trzeciej, jasne? Dlatego tutaj jest 2x do trzeciej plus b do trzeciej. No i po prostu stosujemy, czyli to jest a plus b, czyli a to jest nasze 2x, b to jest nasza dwójka, czyli mamy 2x plus 2. I później a kwadrat minus ab plus b kwadrat, czyli 2x do kwadratu minus ab, czyli 2x razy 2, tak? Bo a jest 2x, b jest dwójką, no i b kwadrat. No i później tylko tu w nawiasie możemy to jeszcze troszkę powymnażać.
Pierwszy nawias jest przepisany, 2x do kwadratu, 2 do kwadratu, 4x do kwadratu, x kwadrat, minus 2x razy 2 to jest minus 4x i 2 do kwadratu to jest 4. I bardzo podobny wzór jest na a do trzeciej minus b do trzeciej. Wzór jest prawie taki sam, tylko skoro tu był plus, minus, plus, to tutaj jest minus, plus, plus. Cała różnica, a reszta jest jakby zachowane. Tu jest prostszy przykład już. A do trzeciej, tu mamy 2 do trzeciej, czyli a jest dwójką. B do trzeciej, tu jest y do trzeciej, czyli b jest y. Czyli zamiast a minus b wstawiamy 2 minus y. Zamiast a kwadrat jest 2 kwadrat. Zamiast ab jest 2y. I zamiast b kwadrat jest y kwadrat. I oczywiście pierwszy wyraz, pierwszy nawias przepisany. A drugi, 2 do kwadratu 4, 2y to jest 2y, a y kwadrat to jest y kwadrat. I to jest zastosowany wzór skróconego mnożenia stopnia trzeciego. I tyle. Tak? Dzięki wielkie za uwagę. Łapki w górę zawsze mile widziane. A ja zmykam do następnych pigułek. Cześć!